wymodelujemy sobie kilka mebelków. Zaczniemy na początek od tej witryny, czyli z takiego zdjęcia pokażę Państwu, jak po prostu cały ten proces wykonać. Z poprzednimi grupami zrobiliśmy sobie też kilka mebli. Powstało między innymi coś takiego, taka komoda, taki stolik kawowy. Też jak wymodelujemy, to pokażę Wam, jak przygotować sobie w layoutie takie rysunki. No i z grupą trzecią powstało również coś takiego, też taka komoda. Rysunek z niej techniczny powstał, no i taka, takie łóżko podwójne, łóżko piętrowe ze schodami. Także takie rzeczy sobie zrobiliśmy już z tymi dwoma grupami. Nagrania są na YouTubie, a my przechodzimy tutaj do naszej części, czyli grupa czwarta. Dobra, więc otwieram SketchUpa. I jak się otworzy, tutaj sobie wrzucę Toolson Surface na boku. I tak, mebel, tą witrynkę czwartą wrzucam po prostu bezpośrednio na SketchUpa. I dobrze by było ją teraz przeskalować, no bo jak widzicie jest zbyt duża, więc można założyć jakieś wielkości. Więc kliknę sobie tutaj odtąd i do samej góry. Załóżmy, damy jej 2 metry wysokości, czyli zaznaczam tę linię, którą wysuwałem, te trzy linie i grupuję razem z tym obrazem. Wchodzę do grupy, biorę narzędzie miarka, klikam, od punktu do punktu daję 200 cm, Enter. Chcesz przeskalować grupę albo komponent? Tak. I on mi to od razu przeskalował. No i teraz mogę narysować kawałek podłogi. I jak mamy podłogę narysowaną, to możemy zacząć modelowanie. Czyli tak, grupa czwarta, model, witryna. Ok, czyli zacznę od tych nóg, bo one są tutaj dość charakterystyczne, żebyśmy mieli jakąś bazę, jakąś podstawę. Zmierzymy sobie szerokości mniej więcej. No i wyjdzie około 65-70 cm. No to możemy założyć 70 cm na powiedzmy 50. Coś takiego. To sobie zgrupujemy. I teraz w tej części zrobię sobie powiedzmy 15 na 15 obiekt. I zgrupuję to razem. I teraz wysokość. Czyli zawsze będę sobie domierzał. 9,5 cm można przyjąć na przykład 10. Czyli przyjmiemy sobie 10 albo 9,5. Niech będzie faktycznie. I teraz ta część. Dobrze by było zrobić coś takiego. Tak. Odcięcie zrobimy tutaj na 2 cm. I tylko zostawimy ten element. Resztę wyrzucimy. I to zrobimy jako komponent. Czyli ten element jako komponent. Potem obrócę. 90 i lustrzane odbicie minus 1, Enter. I teraz co mi to daje? To mi to daje, że będę tylko ten element modelował, a ten drugi będzie mi się robił automatycznie. Czyli tak, tą część sobie tutaj przesuniemy, powiedzmy o tyle, potem tą część przesuniemy o tyle, tak, może jeszcze niżej. No i teraz 16. Tak, coś takiego. Tutaj zrobię kolejny łuk. O, w ten sposób. Tutaj dam mniej tych boków na kole. Tutaj sobie zrobimy tak, tak i tak. Te usuniemy gumką. No i tutaj jeszcze to wywinięcie też w podobny sposób. O, w ten sposób. No i teraz to usuwam. Czyli ścinam push-pullem. No i mamy coś takiego. Mamy coś takiego i teraz można ewentualnie jeszcze to troszkę przeskalować w tą stronę, żeby to było mniejsze. I teraz mając taki element, wejdę jeszcze do niego, zmierzę do góry 11,3, czyli tutaj muszę trochę podwyższyć, bo mi to zaszło za wysoko, znaczy za nisko. I teraz te dwa elementy, zrobię z nich nowy komponent, noga. No i teraz mogę to skopiować na drugą stronę. Minus 1, Enter. I tutaj to wkleimy. Raz. I tutaj drugą sztukę. Minus 1, Enter. I tutaj będzie druga sztuka.
dociągnięta w to miejsce. Teraz zwróćcie uwagę, że tu są zaokrąglenia. Czyli te elementy tak naprawdę są zaokrąglone i one prawdopodobnie muszą wychodzić trochę dalej, czyli powiedzmy o pół centymetra jeszcze. I tu sobie to wyciągniemy też pół centymetra w tą stronę, 0,5 i tutaj po tym skosie. I teraz push-pullem to obniżę. Czyli tak, raz, dwa, to sobie zrobimy. I teraz jak zrobić to wywinięcie, to zaokrąglenie w najprostszy sposób? No myślę, że najprostszy sposób to będzie po prostu zrobienie obiektu dodatkowego. Powiedzmy centymetr na centymetr. Wyciągnę go w połowie. Tutaj mamy na przykład 8 boków i zrobimy mu taki element. I teraz ten element będzie służył do cięcia. 90 i teraz tak, biorę tą sztukę, tutaj ją daję, tutaj obniżam i to sobie przeciągnę dalej. Raz, tutaj będzie druga sztuka, tu będzie drugi, aczkolwiek ten drugi jest niepotrzebny, bo tego powinienem wkleić w komponent tak naprawdę. Czyli tego wytnę na chwilkę. To sobie zgrupuję i to powinna być już bryła z grupy, czyli solid. Jak jest solidem, to po prostu zaznaczam ten obiekt, daję narzędzie odejmowania, subtract. To są z pakietu narzędzia bryły, narzędzi brył, klik. I on mi to zaokrągla. Swoją drogą, round corner stał się płatny z dniem bodajże, no z dniem 9, czyli trzeba go po prostu kupić, był chyba przez 15 lat darmowy. Jak widać, Fredo wreszcie stwierdził, że wystarczy darmochy i wprowadził wersję płatną. Także tutaj tylko zwracam na to uwagę. I teraz tak, mamy te dwa zrobione, bo to były komponenty i teraz znowu wkleję to w miejscu, obrócimy sobie to pionowo i tutaj zrobimy taki myk, że wprowadzimy te elementy w ten sposób. I teraz znowu wytnę to stąd, wejdę do tego obiektu, wkleję w miejscu i znowu użyję, zobaczcie, włączę tryb rentgenu, żeby to było lepiej widać. One mi wchodzą jeden w drugi. Chcę ściąć tą końcówkę. Więc po prostu biorę znowu narzędzie odejmowania, klik i odejmuję. I dzięki temu powstało mi to, co chciałem, żeby powstało, czyli takie zaokrąglenie. No i mamy te elementy. Czyli teraz dalej. Zrobimy sobie tą podstawę. Tutaj zmierzymy, ile to powinno mieć, mniej więcej. 28 cm. Jakieś, no, 28-29. Czyli tak, odtąd zrobimy sobie najpierw płytę. Odtąd dotąd. Zgrupujemy to do góry, powiedzmy 2 cm. I te elementy cofniemy o centymetr. Raz, dwa, 3 i 4. Właściwie tego nie musimy cofać, bo on, to jest ta tylna część. I teraz ten element, te 4 sobie zgrupujemy razem już. Te 5 właściwie obiektów. Dobra. I teraz zrobimy sobie te słupki. Czyli te słupki mają około 5,5 cm. Czyli daję sobie 5,5. Wyciągam. Na ile to było? 29. 28. 28 do góry. Robię z niego komponent, czyli grupę i komponent i odbijam w drugą stronę. Minus 1. I teraz te elementy, 2. Z tego zrobię komponent w środku. Przesunę tutaj. Już mam dwa obiekty. I teraz tak, bo tutaj prawdopodobnie tu jest też podobnego rodzaju słupek. Tylko tego nie widać na zdjęciu do końca. Ale my sobie to tak przyjmiemy. Czyli tak, ten element byłby i teraz kopia w górę, czyli tutaj ta część, ona będzie miała około 130 cm, 132. No to zrobimy tak samo, tu i do góry 132 i skopiujemy tą sztukę tak samo tutaj. Tak. I teraz już nam tu powoli powstaje ta forma, ta rama. Tylko teraz tak, zwróćcie uwagę, że ta kolumna, ona jest tak naprawdę zaokrąglona tutaj, ona nie jest tu prosta. Więc to, co by można zrobić, to właśnie taki kształt zaokrąglony lekko po łuku. Czyli wchodzę tutaj w obiekt, robię z tego linię pomocniczą i wyciągnę sobie to do góry. O, w taki sposób. No i teraz
Wyciągniemy to tak i tak, tu do góry. Zrobimy tylko kształt do narzędzia Follow i wyciągnij wzdłuż. Powiedzmy na 30 boków. Tutaj zaczniemy. Tu zjedziemy na dół całkiem. I wyciągniemy na bok. O. No i teraz tak. Ten element usuniemy. Dwa razy klikam, grupuję, usuwam. I ten tak samo. Dwa razy klikam, grupuję, usuwam. I został mi taki profil. I teraz ten profil chcę puścić po kole. Czyli dam na przykład 30 boków na koło. Tak. Zaznaczam koło, biorę narzędzie, wyciągnij wzdłuż, klik. I robi mi się coś takiego. Czyli nie kolumna prosta, tylko właśnie taka, taka z łukiem. Może pan to jeszcze raz powtórzyć, przepraszam. Tak. Czyli jest kwadrat. Jest kwadrat, tylko że ten kwadrat staje się zaokrąglony, on tutaj ma łuk. Okej, okay, dobra. Dobrze, i dzięki temu, widzi pani, to nie jest tak naprawdę, to się składa z 30 segmentów. Czyli teraz zaznaczamy, klik. I on robi tutaj nam ten łuk właśnie po kole. Czyli to jest po prostu narzędzie Follow Me, jakby standardowe puszczenie tego profilu po okręgu. Kolumna sobie to nazwiemy. No i teraz tak, te elementy to wytniemy, to wkleimy i możemy te trzy sobie zrobić w taki sposób. Tutaj z tyłu prawdopodobnie tej, tak, tej kolumny tu nie będzie, czyli tu zrobimy sobie po prostu taką kostkę. Czyli tu zrobimy grupę. Kolejną kopię, damy make unique i tutaj cofniemy o centymetr na przykład, albo pół centymetra i tutaj pół centymetra również. Tu właściwie też możemy pół i z tej strony też pół. Ok. I teraz to sobie zjedziemy na sam dół, dotąd. No już mamy tą ramę, czyli mamy dwa elementy i teraz tak. Tutaj mamy te elementy bardziej, znowu jakiś detal, czyli myślę, że to może wyglądać w taki sposób. Najpierw, czyli rysuję znowu ten profil. Powiedzmy 2 cm, albo nie, centymetr wysoki. Tutaj trochę wyciągniemy w tą stronę, 0,5, tu w dół i tutaj tak. To sobie zgrupuję. To sobie obniżę. Tutaj zrobię jeszcze jeden. I teraz ten element, dam mu na przykład 10 boków. Albo tak. O, to zgrupuję. I teraz mamy coś takiego. I tutaj ten element właściwie można by zrobić albo tak, albo można by zrobić kątownik. Może kątownik zrobię. Czyli coś takiego. Albo tak. O. Czyli troszkę można tu powymyślać swojej własnej formy, bo tam chyba tego nie było na zdjęciu. Coś takiego zrobimy i teraz ten element puścimy po okręgu tak samo. Właściwie po kwadracie, nie po okręgu. Tak. Albo właściwie oddzielimy te dwa od siebie. To będzie jedno, to będzie drugie. I to dolne puścimy po kwadracie. Wklejam. I ten sobie pociągniemy tutaj do końca, zamkniemy go. A ten dolny puścimy po kręgu. Czyli potrzebuję ten krąg. To sobie oczyścimy. Ten krąg kopiuję. Wychodzę z grupy. Wklejam tutaj. I puściło mi się to elegancko po tym okręgu. Teraz tak. Ten element mogę go zamknąć również płaszczyznami. Czyli zrobię tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To sobie skopiuję wszystko. Ok. Dobra. I mogę ewentualnie nawet się pokusić o zrobienie jeszcze jednego detalu z tego jako komponentu. To sobie dam wyżej odrobinę i zmniejszę to po przekątnej. Zrobię mniejszą skalę. I teraz mogę wprowadzić dodatkowy detal w taki sposób. I niech będzie. Czyli teraz tak. Albo nawet mogę go jeszcze przeskalować wyżej. Teraz tak. Te elementy, raz, dwa i trzy, je sobie zgrupuję, dam Ctrl X, wytnę stąd i wkleję tutaj. W ten element. Tylko z tego trzeba by zrobić unikatowe, czyli te rozbiję i te dwa zrobię jako unikatowe, make unique i wklejamy tutaj, shift V, wklejam w miejscu. Dzięki temu mi się wkleiły wszystkie cztery, tylko że nie, te dwa i tak muszę zrobić unikaty, jako unikaty, bo nie chcę mieć tej góry. Czyli to sobie usuniemy i to sobie usuniemy. Dobra. Ok,
To by było. Teraz tak, góra jeszcze. Więc tą górę tak samo można sobie skopiować. Tą część i tą część. To sobie skopiuję. I wklejam to tutaj. Minus jeden wklejam. I teraz tak. To dociągam tutaj. No i on będzie trochę bardziej uproszczony niż ta część faktycznie pokazana na zdjęciu, ale mogę to jeszcze przecież wyciągnąć. W ten sposób ewentualnie mogę jeszcze jeden element dołożyć. Czyli na przykład dołożę tutaj kolejny i trochę go przeskaluję. Trochę go zmniejszę. O, i zrobimy coś takiego. Dodatkowy element. I to już wyglądać będzie trochę lepiej. I tak. Czyli te mamy. To teraz dalsza część. Tutaj ten profil. Musiałbym sobie go odwzorować. Czyli najpierw tak. Biorę narzędzie linia i w SketchUpie 2022 mamy możliwość wyłączenia tego przyciągania linii poziomych, pionowych i tak dalej. Czyli biorę linię, naciskam sobie, zaczynam rysować. Teraz uderzam Alt i tutaj na dole jest informacja. Toggle Linear Inference. Czyli odnoszenie do linii pionowych, poziomych i tak dalej. Czyli do osi właściwie. No i teraz mogę to odtworzyć. Czyli bez przyciągania linii on mi da możliwość rysowania. To może się bardzo ta funkcja przydać niejednokrotnie, zwłaszcza przy odrysowywaniu tego rodzaju profili. I tutaj robimy dalej. Tak, czyli robię to jakoś mniej więcej na czuja, potem to jeszcze uszczegółowię ewentualnie. Ale chodzi o to, żeby to odtworzyć ze zdjęcia. Czyli coś takiego. Tak. No i powiedzmy, tutaj zakończymy. I teraz w prawo, znaczy wzdłuż osi czerwonej i tutaj w dół klik. No i mam taki profil. Teraz go mogę ewentualnie uszczegółowić bardziej. Aczkolwiek chyba nawet w tej formie nie będzie wyglądał źle. Ewentualnie zróbmy go tutaj z większą ilością łuków. Czyli w ten sposób to zetniemy troszkę, a to po prostu pociągniemy do góry. W ten sposób. I tu zetniemy lekki skos. Dobra. I teraz tak, ten element jeszcze tylko sobie tutaj zrobię skośny. Jeszcze raz. Okej. No i ten profil mógłby się już nadać do tej górnej części. Czyli daję sobie, przeciągam i na samą górę dociągam tutaj. I teraz ten element, chociaż właściwie, no tak, to mogłoby być jeszcze tutaj lekko zaokrąglone. To spróbujemy tak zrobić. Na przykład 6 segmentów, 6 Enter i lekko to zaokrąglimy. W taki sposób. Dobra, niech jest to w ten sposób, w tej formie. I teraz potrzebuję obwód. No to biorę narzędzie prostokąta, uderzam strzałkę w górę i wybieram punkty i rysuję mi tylko w poziomie. I teraz tak, to musi być porozbijane i muszę mieć tą ścieżkę. Biorę narzędzie wyciągnij wzdłuż, klik. I stawiam, robi mi się profil. Czyli tak jak chciałem. Następnie te dwa sobie obniżę, te cztery sobie obniżę. Powiedzmy o 2 cm i damy tutaj płytę meblową. Czyli to skopiuję. Shift V. Wklejam w miejscu. I niech tutaj jest już płyta górna. 2-centymetrówka jakaś. Czyli 1,8. No ale dobra, przyjmiemy 2. Będzie prościej. Dobra, to teraz mamy te elementy zrobione. Więc ten kształt, on będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób znowu. Coś takiego. Powiedzmy tutaj dwa skosy, lekko ścięte, jeden i drugi. Mogę to zrobić symetrycznie, po prostu skopiować i dać minus jeden i dociągnąć. Tak. I teraz 25 boków. Na przykład, żeby to było ładne, smukłe. No i ewentualnie mogę nawet. No dobra. Powinno wystarczyć. Czyli ten element wycinam, wychodzę do tyłu i on jest na całej, po całym obwodzie nam pójdzie. Albo niekoniecznie po całym, ale na razie to zrobimy po całym. Czyli tak, tutaj dociągam, zmierzymy sobie, ile jest odtąd dotąd, mniej więcej 6,5, jak i 6,3. No to tak samo zrobię. Tutaj w tą stronę klik i 6 i no 6,5 niech będzie. Albo właściwie wyśrodkowane. Element powinien być wyśrodkowany, tylko że on tu będzie krótszy. Dobra, to zaraz będę korygował. Czyli tak, tutaj ten obwód sobie skopiuję znowu,
z tego obiektu, wklejam w miejscu i wyciągam wzdłuż. Ten usuwam, ten zostaje. Teraz te dwa wytnę, wkleję tutaj w główną grupę, to wycinam, wklejam w główną grupę również. Dobra, to by było. I teraz potrzebuję tą płytę boczną. Płytę boczną, czyli tutaj tą. Odtąd dotąd sobie ją wyrysuję. Niech ona ma też 2 cm grubości. W ten sposób. Raz, to wycinam, Ctrl X, wchylam tutaj w płytę boczną, bo to jest symetryczne. I teraz tą skopiuję. Wklejam w miejscu, obrócę sobie to i dopasuję do nowego miejsca tutaj. Czyli to będzie na przecięciu w tym miejscu. O, prawdopodobnie. Dobra. Tak. To teraz damy skalę. Przeciągniemy to dalej. OK. I tutaj z tyłu to samo zrobimy. Czyli płytę boczną. Tylko tą płytę boczną, znaczy płytę tylną, ją właściwie można dać jaką unikatową i pociągnąć ją do samego dołu już, żeby zamknąć ten kształt. Czy to będzie coś takiego? Ona pewnie będzie miała mniej. Damy ją na 1 cm grubości. Dobra, i teraz tutaj można by jakieś stężenie jeszcze wprowadzić, bo prawdopodobnie by tutaj było. Powiedzmy jakaś 2-centymetrowa płyta. Coś takiego. I dotąd niech będzie. OK. I teraz tak, z przodu to samo. Dotąd dociągniemy. Tamtej nie skopiowałem. Musiałem ją po prostu przesunąć, nie skopiować wcześniej. Dobra, i teraz tak. Ta wysokość. Jakieś 8 cm. No to tutaj muszę to po prostu dopasować. Czyli odtąd. Od tego miejsca. W osi czerwonej 8. Czyli dociągamy tutaj. Klik. A to dociągamy tutaj. A to tutaj. Dobra. Czyli to byśmy mieli. Czyli już mamy prawie korpus gotowy. I teraz tak. Te boki tutaj. Te boki nam tutaj zostały. To tu trzeba by... Tu jest taka sytuacja. Ja bym to zrobił inaczej chyba. Chociaż te stężenia... Nie, to ma sens. Żeby tutaj wprowadzić jeszcze płytę tylną. Czyli... Musiałaby być prawdopodobnie tutaj, w tą część wprowadzona. Coś takiego. To by poszło do samego dołu. Tak. Zobaczmy, przesuniemy sobie ten rysunek, tutaj to zdjęcie dalej, żebyśmy coś widzieli. I to jest tak. Ok, to jest ta płyta tylna. Właściwie... Właściwie zrobię to inaczej, nie? To sobie skopiuję. To. I wklejmy w miejscu. Shift V. 2 cm. I tutaj 2 cm. I teraz ona będzie szła do samej góry, a tą musimy sobie faktycznie cofnąć. Czyli to jest płyta stężająca. Czyli tą sobie cofniemy, zmniejszymy ją skalą. Czyli to będzie szło w taki sposób. I tutaj zrobimy to samo z tej strony. Żeby ona stężyła nam ten obiekt. Czyli tutaj przydałaby się linia pomocnicza. Raz, dwa i 90 Enter. I teraz ten element można by zwężyć tutaj. I tutaj ta płyta boczna też w zasadzie by była prawdopodobnie. Czyli tutaj zrobimy to samo. I tutaj z tyłu zapewne również. Czyli 90 Enter i tutaj w ten sposób. Dociągniemy tak. I tutaj też dociągniemy w taki sposób. Czyli skalą. OK. Tak to mamy. Teraz ta płyta tylna. Ona by tu mogła być w taki sposób. Trochę dociągnięta. Dobra. No i teraz pozostaje nam chyba zrobić już drzwi. Nie, jeszcze dolna część. Jeszcze dolna część. OK. To ta dolna część, ona by się składała tutaj najpierw z tego też kątownika. Więc ten kątownik trzeba by było najpierw zrobić. Tutaj w tą stronę. Tutaj by to było trochę wywinięte. Powiedzmy tak i tak. Teraz ten kątownik mógłby wyglądać na przykład w ten sposób. Czyli nie musi być idealnie
zrobiony, tak jak jest na zdjęciu. Może być wyższy. I teraz potrzebujemy obwód. I puściłem go po całości. Tylko tutaj tak naprawdę powinien być ścięty prawdopodobnie, bo to jest tylna płyta, to już nie będzie miało znaczenia. Czyli narzędziem Zorro mogę to ściąć za pomocą, jak wezmę narzędzie, Section Plane, płaszczyzna przekroju, klikam prawym przyciskiem, jeżeli mamy zainstalowany dodatek, który jest darmowy, Zorro, to ten Slice Model Section komenda będzie aktywna. I teraz tak, dalej, płyta dolna, tak. Ta płyta dolna, tylko ona tu jest bardziej złożona. To trzeba by to zrobić w taki sposób. Tą sobie narysujemy tak. Tą sobie narysujemy tutaj. To sobie zgrupujemy razem. I tą skopiujemy w tą stronę. No i teraz można założyć jakąś wysokość, pewnie ze 2 cm. 2 z tej strony. I tutaj dalej będzie znowu gdzieś ta wysokość, powiedzmy 16 cm. No, myślę, że tak. Myślę, że jest ok. Dobra, i teraz szuflada. Szuflada. Czyli bierzemy kształt. Grupujemy 2 cm. I teraz to sobie wytniemy. Znaczy, zrobimy tak. Kształt profila. Zrobimy coś takiego, centymetr na centymetr i element taki i ten element posłuży nam do cięcia, tylko musimy go sobie zrobić w taki sposób, tutaj trochę wywiniemy i tu to usuniemy, tą część pozbędziemy się jej i zrobimy tak, a tutaj zrobimy to samo. Albo prawie to samo. I teraz ten element spróbujemy go wyciągnąć push-pullem. Właściwie nie, tak, push-pullem wyciągniemy, tylko musi być tutaj z tej strony i od rogu. I teraz tak, to muszę w ogóle wciągnąć trochę głębiej. Tutaj odtąd. Ok. No i teraz muszę mieć obwód, czyli całość. To muszę mieć rozbite wszystko razem. Zaznaczam obwód tej szuflady, Ctrl-C. Nie Ctrl-C, przepraszam. Tylko mam zaznaczony. Biorę narzędzie, wyciągnij wzdłuż. Klik. I on mi robi coś takiego. Czyli zrobiłem jakby sytuację odwróconą. Mam profil w środku mebla. Zaznaczam obwód. I biorę. Wchodzę do obiektu. Wyciągnij wzdłuż, klik. I on mi to zrobił w ten sposób. Czyli było tak, jest tak. Dobra. I teraz tak. Te elementy. Mamy make component. Zrobimy komponent z tego. Możemy trochę wywinąć tą szufladą do przodu. Tak. I teraz ona może być troszkę grubsza. I możemy od razu zrobić grubość szuflady. Znaczy wnętrze szuflady. Skopiuję tą część. To sobie zgrupuję. Wkleję w miejscu, wyciągniemy tą część od razu tutaj, na przykład na 43 cm albo 44, damy od góry, to sobie odsuniemy do środka, to damy na powiedzmy 8 cm i jest ok, możemy ewentualnie nawet obniżyć tą szufladę, powiedzmy o centymetr. Ten element mamy, ten element mamy. I teraz, jak mamy te elementy już gotowe, no to będzie ok, myślę. Uchwyt sobie weźmiemy za chwilę z modelu z poprzedniej grupy, bo on się nam tam w sumie akurat powinien nam wystarczyć. I teraz bierzemy i zajmujemy się tymi bokami. Czyli tu mamy ten bok w takiej formie. Więc jakby to zrobić? O, wiem. To sobie cofniemy, czyli z tego muszę zrobić unikatową bryłę. A właściwie nie. Mogę je cofnąć po prostu. O 2 cm tą cofnę i o 2 cm tą cofnę. I teraz tą kopiuję sobie tutaj, Ctrl-C, wychodzę z grupy i nadam temu grubość 2 cm. I do góry.
I w dół. Czyli aż do samego dołu. O, tutaj. Dobra. Teraz to sobie zgrupujemy. Zrobimy komponent. Ctrl X, wchodzę do boku. I wklejam tutaj. No i teraz tak. Skoro tutaj zrobiliśmy sobie taki element, jakby wyfrezowany, a tutaj potrzebujemy elementu wklęsłego, to możemy sobie zrobić odsunięcie. Na przykład na, ile by to było? Jakieś 5 cm. 5, enter, jeszcze raz. 5, enter. Potem dalej gdzieś takie wcięcie. 1 cm głębiej. Nie, źle mówię. Tutaj będzie głębsze wcięcie. Znowu chyba 5. Może mniej, może 4. Tak, tutaj wcięcie zrobimy na centymetr. No i możemy sobie wziąć na przykład ten obiekt. Ctrl-C, skopiuję sam profil. Wchodzę tutaj. Grupuję to, wklejam w miejscu. I ten profil użyję. To kopiuję. To grupuję. Wklejam. Jeszcze nie, źle. To sobie zetnę najpierw. I to sobie również zetnę. A potem będę mógł to puścić po kształcie, tylko najpierw sobie zrobię tutaj kopię, bo zaraz tą kopię będę potrzebował. Czyli teraz tak, ten obwód i ten. Czyli jeszcze raz go kopiuję, wklejam i to mogę sobie zaokrąglić, wygładzić znaczy się. 2, 3 i 4 i wygładzam. I teraz z tego zrobię komponent, z tego zrobię komponent i mogę je rozbić tutaj na niezależne obiekty. Z tego zrobię też komponent. No i dobra, już mam ten bok, powiedzmy, wstępnie zrobiony. Dobra. Teraz ta płyta jeszcze dolna. Ją by trzeba było pociągnąć tutaj właściwie niżej. O, gdzieś dotąd. Tak. No i teraz te boki. Czyli tutaj już właściwie mógłbym przyjąć szybę. Mógłbym tu przyjąć tą szybę. Tutaj ta witrynka, no ona tak może być w sumie. Czyli teraz te szyby boczne. Czyli zrobimy sobie tak. Zrobimy najpierw ramę na tą szybę. Powiedzmy na te 2 cm. I odsunięcie. Czyli to sobie skopiujemy. Odsunięcie. Gdzieś takie. I teraz to zgrupujemy. To będzie drewno. Klik. To zgrupujemy. Wklejam. Wypycham na osi czerwonej. I oczywiście szkło powinno mieć grubość 0,25 z jednej. Albo damy 0,15 z jednej. 0,15 w drugą stronę. No i już mamy grubość szkła, to sobie przyjmiemy jeszcze, powiedzmy, że to będzie silikon montażowy, czy jakaś po prostu, no, element, który nam pozwoli to bez problemu, żeby on nam siedział po prostu, żeby ta szyba nam siedziała w tej ramie. Jakaś ramka dla szkła. Dobra, to od razu zrobimy jako witryna szkło. I mamy element. Jeszcze raz. Może w tą stronę. Ok, to by było teraz dobrze. Coś tutaj źle przesunąłem. Dobra, i teraz ten element. Witryna, rama dla szkła. To sobie wciągniemy tutaj. Nałożymy. Ok. I teraz ten element to będzie drewno, ale to będziemy za chwilkę robić jako już te części składowe. I teraz tak. Te elementy, raz, dwa, trzy podziały. Właściwie ta płyta tylna, a dobra, niech ona jest z jednego kawałka. Te tylne podziały
znaczy boczne podziały, one wynikają z po prostu z półek. Więc tą półkę trzeba by zrobić, czyli mogę wykorzystać znowu ten element gotowy. Skopiuję go w górę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery podziały. Tylko że podziały są dotąd, więc musiałbym te boki wykorzystać i tutaj dotąd dociągnę. Przez 3, przez 4. Ok, i ten by wyleciał, a to zostaje. Czyli raz, dwa, trzy. Te sztuki zrobimy jako unikatowe. Trzeba by cofnąć przynajmniej ze 3 cm tą część, żeby było miejsce na otwarcie, na montaż drzwi. Czyli tak by to wyglądało. Natomiast tutaj to może w ten sposób zostać, bo tu mamy przerwę pomiędzy obiektami. Czyli to by było w porządku. No i teraz jakby atrakcja największa, czyli te fajne drzwi z tymi łukami. Czyli tak. Te elementy, najpierw zrobię sobie znowu ramę. Właściwie można by się pokusić o to, żeby... Chociaż nie, dobrze by było, żeby to się otwierało tak samo. No bo popsuje nam to środek podziału. To dobra, to zrobimy w ten sam sposób. Czyli bierzemy obiekt. Klikam, dociągam i podziały, jaka grubość, powiedzmy 5 cm, 5, enter, to sobie skopiuję, usunę, 2 cm, to powinno być ok. I teraz tak, ta część, ta, robię po prostu podziały, czyli mogę sobie równie dobrze skopiować ten element tutaj, i potem dalej tutaj. I teraz to grupuję osobno, to grupuję osobno, to osobno i to osobno. I teraz te elementy będzie mi łatwiej otekstrować niezależnie. Tak. No tu nie muszę już robić komponentu, to jest tylko, to są tylko dwa obiekty, więc to nie ma problemu. I teraz tak. Te elementy mamy, czyli teraz szyba. Czyli szybę mogę skopiować właściwie z tego. Ctrl-C kopiuję. Wchodzę tutaj. Shift-V wklejam w miejscu. Obracam 90. I dociągam tutaj. Obiekt do obiektu. Dobra. I teraz mogę to oczywiście zwężyć. Zrobię z tego komponent. Stretch by area. Zaznaczenie. Przeciąganie wielokrotnie zgrupowanego elementu. Zmiana jego rozmiaru. Czyli to jest ta wtyczka. Przypominam. Darmowa również. Klik. Dociągam i teraz tylko to zmniejszę o 0,7 na przykład. I teraz ten element, bo zwróćcie uwagę Państwo, tutaj jest pewne frezowanie znowu, ten detal. Więc trzeba by to zrobić w taki sam sposób, czyli wydobędziemy sobie ten profil z drzwi, bo to jest coś podobnego. To będzie coś takiego. Przednie płaszczyzny z modelem i my chcemy wydobyć ten kształt. Ten. Czyli to wyrzucamy. Wchodzimy do grupy tych drzwi. I teraz właściwie jednak się mi to przyda, żeby to było komponentem. Ale zrobię to zaraz. Czyli tak, ten element. Wchodzę do niego. Zgrupuję to i wkleję. Zmniejszę go sobie znacznie. Bo on nie musi być taki duży. To jest dużo mniejsze niż ten oryginał. I tutaj będzie to coś takiego. Teraz ten element dociągam tutaj. To mogę sobie rozbić. To skopiuję. I dociągam. Klik. To sobie... Ok, to bym miał. Teraz ten element można skopiować do góry. Zrobić z niego komponent. Taki sam lustrzane odbicie. Minus 1. Dociągniemy tu do góry. Wklejamy. I teraz ten element sobie skopiujemy. Damy go tutaj. Zgrupujemy, postawimy poziomo i ten kształt możemy sobie odwzorować. Czyli tutaj w dół lecimy do samego dołu. Klik. Powinien na dole się nam zrobić prawidłowo. Tak, mamy to. I teraz tak, tylko że nie do końca. Czyli żeby to odbudować, musiałbym to po prostu tutaj pociągnąć w tą stronę. To już to zrobię właśnie w taki sposób. Tak będzie prościej. Ten dociągnę tutaj, a tamten dociągnę w
drugą stronę. Raz, dwa. Tak. A tamten odwrotnie. Tę górną część. Raz i dwa. I tutaj pushpulem zjeżdżam do dołu. I dociągam tutaj. Tak naprawdę ten kątownik musiałby się dociągnąć tutaj w drugą stronę. Zaraz to zrobimy. Czyli tutaj w tą stronę. I tutaj tak. Dobra. I teraz ten element, a jako że one są komponentami już, ten drugi też powinien być komponentem. Czyli robię z niego komponent i go zastąpię. Minus 1. Wrzucam go tutaj w to miejsce. Daję Ctrl X, wycinam go do pamięci. Usuwam ten błędny. I Shift V wklejam. No i teraz mam elementy. No i teraz ten element. Mogę go pociągnąć tutaj w tą stronę, tego w tą stronę. I push-pullem to po prostu przepchnę tak, żeby mi to estetycznie wyglądało. Tu dociągnę w tą stronę, a tutaj dociągnę odwrotnie. Czyli tutaj w tą i tutaj w tą. No i dociągniemy tutaj. Ok. No i teraz wygląda to tak, jakbyśmy chcieli w zasadzie. No można to było zrobić inaczej, ale to tak już wyszło. Można to było zrobić po prostu narzędziem wyciągnij wzdłuż. Pewnie byłoby szybciej. Ale niech jest. Dobra, i teraz mamy już praktycznie całą witrynę. Teraz to, co potrzebujemy. Tylko tak, witryna nam się tutaj nie zgadza, jak chodzi o wysokości do końca. Więc mógłbym tutaj to dźwignąć troszkę. Te dwa elementy. Albo te trzy, tak, te dwa na razie. Albo dobra, no nie musi być idealnie tak samo. Niech zostanie tak, jak jest. I teraz te elementy, jak mamy, to jeszcze te pionowe. Pionowe podziały, czyli ten kształt, on tutaj przypomina to, co mamy tu. Więc możemy wykorzystać ten sam profil. Biorę narzędzie. Przedniej płaszczyzny z modelem. Kopiuję. Wklejam. Wycinam. Wchodzę do grupy. Do grupy tutaj. Wstawiamy to poziomo. Narzędzie prostokąta. Znaczy narzędzie przesuwania. Ok. I teraz tak. On musi być znacznie mniejszy. Czy może nie znacznie, ale na pewno bardziej płaski. Czyli tak. Jego sobie zmniejszymy. I on może nam w sumie wchodzić w oba te. Przechodzić przez szybę. To sobie rozbijemy. I te elementy, jak mamy, to możemy to zrobić w taki sposób. Jeszcze trochę zmniejszymy. Ok. To by było w porządku. I teraz ten element jeszcze zmniejszymy dotąd. I ok. Niech zostanie. I teraz tak. Te elementy raz. Dobra. Teraz potrzebuję ten profil. Czyli to sobie. Tą szybę mogę przesunąć właściwie razem z tą ramką. Trochę ją przesunę. Tutaj wkleję z powrotem ten obiekt. O, tak to zrobimy. Albo nawet nie. Nawet niech zostanie. Nie, dobrze. Cofniemy i ten też zrobimy w ten sam sposób. Dobra. I teraz potrzebujemy te ścieżki, po których to pójdzie. Czyli to jest jedna, druga i trzecia. No to najpierw pionowa sztuka, tą sobie skopiuję, to wyciągniemy do góry, do podziału numer tutaj, trzeciego. To sobie wygładzimy. I teraz, jak mamy te podziały, to skopiujemy sobie ten podział, bo on tutaj też nam idzie na tych szybach. Raz. Dociągniemy dotąd. Tu dotąd. I tutaj w tą stronę. Tak. I tutaj w tą stronę. No i będzie dotąd. Ok. I teraz druga sztuka. Czyli te trzy możemy sobie, te dwa możemy sobie zgrupować. Właściwie tam sztukę. Możemy ją dociągnąć tutaj razy dwa, enter. I on się powinien nam tutaj pojawić jako kolejny podział. Tak, mamy go. Tutaj szerokości się nam, znaczy boki
się nam nie zgadzają. Ok. O, i teraz będzie w porządku. Dobra. No i tu, teraz ten łuk. Ten łuk, czyli żeby ten łuk sobie najłatwiej zrobić, wystarczy narysować płaszczyznę. Myślę, że tu ją dorysuję. I tą płaszczyznę wykorzystam. Dam na przykład 30 boków. Albo więcej. Może 50 boków. I narysujemy ten łuk. Klik. Mamy go w ten sposób. Jego kopiuję, to wywalam. Wklejam. Biorę tą sztukę. Grupuję je razem. No i klik. Na obiekcie. Ewentualnie ten łuk obniżę najpierw. I teraz. I narzędziem wyciągnij wzór. Wygładzam. I teraz robię komponent z tego. Kopiuję. I minus 1 Shift V. Mam jeden podział. Tak. I drugi podział. Mogę z tego zrobić komponent. Znowu. Ctrl C. Kopiuję oryginalną pozycję. Minus 1 Shift V. I teraz tą drugą sztukę tutaj dokładam, żeby one mi się zgrały. Żeby się po prostu zgrały dokładnie ze sobą. O. I tą jedną mogę użyć, żeby przyciąć w tej drugiej. Chyba, że to nie jest solid, to nie jest bryła z grupy, ale zaraz będzie. Solid component, czyli popatrzcie, tutaj mam te cięcia, one przechodzą przez siebie, te dwa elementy, ale jeżeli zrobię coś takiego, odejmowanie, znaczy subtract, chociaż nie wyjdzie to. Dobra, pominiemy ten krok, bo utrudniamy sobie przez to robotę trochę. A ta bryła jest bardziej złożona. I teraz ewentualnie mogę jeszcze troszkę to dociągnąć wyżej. 1,01. Zobaczmy. No i będzie ok. Dobra. I tutaj te boki ewentualnie też mogę złapać ten i złapać ten. I troszkę je pociągnę dalej. 1,01. 1,015. 1,02. No i ok. Byłoby w porządku. No i tym sposobem mamy praktycznie robotę gotową. Jeszcze uchwyty. Więc uchwyt z grupy drugiej, z grupy trzeciej. Mieliśmy taką komodę. Taką klasyczną komodę. Otworzymy ją, weźmiemy ten profil, znaczy ten uchwyt meblowy. I troszkę go zmodyfikujemy. Tak, ten, albo nawet bez modyfikacji. Spróbujemy użyć tego samego. Czyli tutaj jedna. To będzie tu na dole. To sobie tu wkleimy. Ctrl V. Wklejam. Osadźmy go tutaj. Zmieniam punkty środkowe, znaczy na punkty środkowe za pomocą Alta, jak mam narzędzie przesuwania, to można zmieniać, zobaczcie, Alt, Alt, Alt. I on mi zmienia te punkty i dzięki temu mogę łatwiej wyśrodkowywać. Ona jest trochę za duża, trzeba to zmniejszyć. I dociągniemy tutaj. Dobra, element zmienimy na kolor czarny. Zmienimy też nazwę, witryna, uchwyt, albo uchwyty. Na jakiś ciemny kolor. Dobra. Ewentualnie jakbyśmy chcieli rozszerzyć też w takiej formie to zrobić, to możemy po prostu wejść do komponentu. Komponenty przesunąć. Push-pullem trochę w tą stronę. No i nie mogłoby być. Bo to był lustrzany, odbicie lustrzane. Myślę, że ta kula też nie będzie przeszkadzać w środku. Niech zostanie. I teraz tak. Tutaj uchwyt jeszcze razem z otworem na klucz. No to ten klucz akurat sprawa prosta dość. To sobie wymodelujemy w takiej oczywiście formie uproszczonej. To jest tutaj na środku, więc zrobimy tak samo. Wchodzę do obiektu. Ustawię go jako unikatowy komponent. Jedna sztuka. Druga sztuka. To sobie zmniejszymy. Połączymy je razem. Raz.
2. To wywalam. I powiedzmy mamy otwór na zamek. To skopiujemy. Klik. Usuwam. Dobra. I teraz tak. Ten element zgrupuję, to wkleję. I teraz zrobimy odwrotność. Bo chcielibyśmy mieć jakąś ramkę dla tego klucza, dla tego elementu. Czyli to sobie wyciągniemy do przodu. I powiedzmy wyciągniemy to jeszcze do przodu w ten sposób. Jak to wyjdzie, nie wyjdzie. To zrobimy po prostu w ten sposób. Tak, make component, to zapiszemy. I teraz raz, dwa. Ten element zgrupujemy. To wkleimy sobie tutaj. I teraz zrobimy to oczywiście w formie uproszczonej. Weźmiemy joint push-pulla. Zawsze warto zapisać przed joint push-pullem, przed tą operacją, dlatego że nigdy nie wiemy, czy się nie wykrzaczy. Może tak być, że się posypie coś, więc dobrze zapisać po prostu. W ogóle dobrym nawykiem jest Ctrl S w tym programie, albo Command S. Dobra, to te trzy elementy mamy. No i teraz ten element kolejny, ale myślę, że tutaj też spokojnie można skopiować sobie ten obiekt, bo to też całkiem zgrabnie wygląda. Więc niech będzie. I tutaj to wkleimy i dociągniemy. I teraz tak. To może być też troszkę mniejsze. Wyśrodkujemy. I niech będzie w takiej formie. Dobra. No myślę, że byłoby. Tak. Ten element sobie nałożymy. Tutaj te witryny uchwyty też to nałożymy. To tak samo. Można by się pokusić nawet o ściągnięcie jakiegoś klucza z 3D Warehouse'a. Więc 3D Warehouse. Zobaczmy. Czy jest jakiś taki. O, nawet jest. To by się mogło nadać. Zobaczmy, jak ten klucz wygląda. Tak. Jest trochę za duży, ale jak go zmniejszymy, to myślę, że nabierze to większego sensu. No i to jest taki, wiecie, dodatkowy niuans, ale czemu nie? Jeżeli mamy możliwość wzbogacenia modelu bez jakiejś wielkiej ilości roboty, możemy ściągnąć sobie rzecz gotową, to czemu by tego nie zrobić? Tylko tutaj musiałbym to zwężyć, chyba. Nie, już dobra, zostawię. Niech będzie to w taki sposób. O, tutaj trochę. Trochę tu naściemniałem, więc teraz trzeba tą ściemę jakoś skorygować. I dobra, będzie. I teraz tak, no właściwie z drugiej strony nie byłoby tego w ogóle, więc może to bez sensu, może to po prostu zamkniemy płaszczyzną. I to wygładzimy. Natomiast ten klucz sam w sobie, on też może powinien być w kolorze tych obiektów, tych elementów. To wkleimy tutaj i dobra. Możemy go nawet ewentualnie lekko przekręcić, żeby wyglądało to ciekawiej. Dobra, i teraz tak. Skoro to mamy, no to pozostaje nam oteksturować ten cały obiekt. Nałożyć teksturę drewna. Czyli wejdziemy sobie na Ambient CG. I ściągniemy jakąś sensowną teksturę. Wood, drewno. No i zobaczmy. A może nawet ta. Tak, chyba by się nadała. Czyli pobieramy 2K JPG. To wystarczy. I taki book chyba. Czy co to jest. Będzie w porządku. Tak. Grupa czwarta. Tekstury. Ok. To możemy usunąć. I mamy tę teksturę. Oczywiście dobrym pomysłem jest zmniejszyć jej rozmiar w GIMPie albo w Photoshopie, bo to zajmuje 5,24, czyli już jakby model sam w sobie będzie 5,24 mega zajmował. Trochę ją może rozjaśnię, bo chyba jest trochę zbyt ciemna. Dobra, eksportuję.
Drewno kolor JPG. I damy jako 75 jakości oryginalnej i to powinno wystarczyć. I teraz zobaczmy, ile zajmuje w tym momencie 934 KB. No to całkiem sporo się udało urwać. Czyli teraz tworzymy materiał. Witrynę na drewno. Użyj obrazu tekstury. No i tylko tak, może jeszcze zanim to tu, chociaż niech będzie. Damy 100 albo 80 cm. I dostosujemy jeszcze, dostosujemy tą teksturę kolorem do tego, co mamy na zdjęciu. Czyli tak, print screen. Wrzucimy to sobie tutaj, otwórz za pomocą GIMP. Tak, ten weźmiemy. Ctrl C, Ctrl V do nowej warstwy. To sobie skopiujemy. Ją jeszcze bardziej rozjaśnimy. Saturację zwiększymy. Jasność zwiększymy. Hue. Dobra, niech będzie tak. Może saturację jednak troszkę zmniejszę. No dobra, niech będzie tak jak jest. Wyłączam tą warstwę, zastąpimy ją. Override drewno kolor JPG. Zobaczmy. W SketchUpie powinna się nam ta tekstura teraz podmienić. Tak. No i nakładamy. Czyli po kolei, na elementy składowe. Tutaj oczywiście zapewne mogłaby tu być jeszcze jakaś podpora. Czyli można by tu wprowadzić dodatkowy element. Powiedzmy jakiś słupek. Powiedzmy 4 cm na 4 cm, żeby to faktycznie bardziej solidnie stało. I element stężający byłby. Dobra, wydaje mi się, że to miałoby sens. No i nakładamy materiał. Czyli tutaj raz, tutaj dwa. Wielkość zmniejszymy, na przykład do 50. No i na wszystkie elementy składowe będziemy sobie ten materiał nakładać. Jak nam się takie coś pojawi, no to trzeba dać V-Ray UV Tools Triplanar Projection. I on nam wtedy tą teksturę powinien rozlać. Tu nam coś poświrował. O, może tak. Dobra. Z tej strony też, z tej strony też. Dobra, parę razy trzeba kliknąć i wtedy się to naprawia. Dobra, dalej. Tutaj klik. Tą część poziomo damy. Tutaj tą część poziomo. Tą tak samo. Zobaczmy. Dobra, jest OK. Te elementy. Tak samo spróbujmy ten V-Ray UV Tools Triplanar Projection. Nie, nie zadziała prawidłowo. No to nic, trzeba w takim razie ręcznie. Chyba po prostu zrzutowaniem. Projected, zrzutowanie. I nakładam. Tylko odwrotność. Tak. Ten element byłby. A te dwa obracamy odwrotnie. Dobra. Tylko one też powinny być zrzutowane w swoim kierunku. Raz i dwa. Dobra. I tutaj ta sama historia. Raz, dwa. I tutaj to samo. Te powinny być zrzutowane. To wszystko ma znaczenie też pod kątem właśnie wizualizacji później. Bo jeżeli chcecie mieć Państwo ładny, realistyczny mebel, no to trzeba o takie aspekty po prostu zadbać. To tak, i teraz pionowe te części. Tutaj ta część. Tutaj ta część. Tak. Tutaj spróbujmy spherical projection. Tak powinno zadziałać. I tutaj też sferyczną projekcję. Nie, nie zadziała prawidłowo. Trzeba w takim razie dać ten through paint. I obrócić odwrotnie. I powinno nam to zagrać. Ten będzie OK. To jest od Fredo 6, ten through paint.
Fredo Tools i Through Paint daje nam możliwość obracania na obiektach, które są zrobione z składów w ten sposób geometrii. W ten sposób możemy obracać sobie teksturami. Tutaj w tą stronę prawdopodobnie, jeszcze muszę się upewnić, tak, tutaj jest w porządku. Tutaj w tą stronę. Tutaj ten element, znowu ten Through Paint możemy spływać, nie wiadomo czy to wyjdzie, ale może wyjdzie. Nie, niekoniecznie. Spróbujmy. Dobra, nie, wyszło. Dobra. Mniej więcej. I teraz ten element, czyli tutaj nakładamy. Tutaj tak samo, tekstura projected, zrzutowana. Nakładamy tutaj, to jest raz. Nakładamy z tyłu, chociaż tak naprawdę to powinno być tutaj ścięte również, czyli to zetniemy, bo zakładając, że ta witryna stałaby przy ścianie, no to raczej nikt by się nie fatygował, żeby robić z tyłu też takie gzymsy, takie zdobienia. Nie miałoby to sensu, raz, że nie dałoby się tego w ogóle przyczepić, przytulić do ściany, no a dwa, że taka zbieranina kurzy by się tam tylko otworzyła. Teraz te elementy odwrotnie, tak jest. I tutaj ten element odwrotnie. I tutaj to. Tak. Dobra. W tą stronę. I tutaj w tą stronę. Tutaj w tą. I tutaj ostatni chyba element. Tu mogę to właściwie zrzutować, bo to by było wyfrezowane, więc mogę dać po prostu projected texture. Zrzutowana tekstura. Tu akurat muszę wyłączyć i dać odwrotność. O. Dobra. No i właściwie, a jeszcze drzwi. Czyli drzwi sobie wytnę stąd, wkleję tutaj. Chłopa mogę usunąć, to mogę przesunąć. Podłogę zostawię na razie. I zaraz zrobimy próbę wizualizacji, jak to wyjdzie. Czyli ten element odwrotnie. Ten element odwrotnie. Tak. No i tutaj wszystkie te elementy składowe. Raz. I tutaj te komponenty. Dwa. Idą poziomo. Teraz idą poziomo. Tutaj też zrzutowanie powinno pomóc. Projected. OK. No i te łuki. Tutaj by się prawdopodobnie przydało to through paint znowu. Czyli through paint. Klik. Obracam. Nie, właściwie OK. Albo zrzutowanie. Dobra, zrobimy to zrzutowaniem. O, chyba znowu coś ta tekstura świruje. No i dobra, powiedzmy, że niekoniecznie. Spróbujmy jeszcze raz. Through paint. Tak. OK. Teraz się powinno udać. I obrócimy w drugą stronę. I teraz zgodnie z kierunkiem geometrii powinno nam się to obrócić i tutaj to samo. Czyli te elementy through paint. Klik i OK. Jeszcze ten through paint. Nie, tutaj coś nie wyjdzie. Jest tu więcej niż 4 krawędzie, ale dobra, nie będzie tego widać z daleka. OK, ten element jeszcze. No i mamy to. Mamy elementy zrobione. Tu jedynie można by się pokusić o rozbicie tych elementów, żeby one wszystkie nie wyglądały jednakowo, bo ktoś się mógłby o to przyczepić. No ale to raczej ktoś czepialski mocno. Czyli można po prostu sobie użyć tego narzędzia do randomizacji tekstur, które mam tutaj. I on mi to poprzesuwa w sposób losowy. No i dobra, jak widzicie Państwo, mamy zrobione te elementy. Chyba mi trochę wyszła bardziej strzelista niż oryginał. No ale generalnie, no ewidentnie jest, wydaje mi się, widać, że to jest ten mebel. Także ten element można usunąć. I teraz robimy próbę. Czyli ustawimy sobie materiały.
JPG zdjęcie. To wyłączymy. Podłoga. Najpierw zrobimy wizualizację, potem wyniesiemy to do layouta. Przeniesiemy to do layouta, zrobimy rysunek techniczny z tego mebla. Ok, tak. Tak. Dobra. No i ustawimy sobie ujęcie. A niech będzie takie bardziej nawet. Chociaż nie, bo wszystkie te niuanse, te mankamenty widać, ale jeżeli zmienię proporcje ekranu, tutaj damy cuda. Max subdivs damy sobie na 5, to nam wystarczy. 64 bucket size, denoiser, Intel Open Image. Damy 3000 pikseli nawet. I zamiast widescreen to damy portret. Safe frame, bezpieczna ramka i teraz powinniśmy mieć łatwiej ustawić całość. O, w ten sposób. Dobra. Nawet. No, nie będzie. Dobra. Tak, i teraz dwa materiały tutaj mamy bodajże tylko. Ten metal rough możemy usunąć. Witryna uchwyty, witryna szkło, rama dla szkła. Dobra, mamy cztery materiały. Czyli tak, reflection. Dajemy sobie na floor. I reflection color. Skopiujemy sobie ten. Kopiuj. Paste this copy. Wrap in. Color correction. I teraz saturację dajemy na 0. Brightness kontrast zmieniamy na gain, gamma lift. To sobie troszkę rozjaśnimy. I ok. Teraz tak. Damy na 0,7. I już to wygląda lepiej. Teraz ten skopiuję. Albo nie. Nie będę go kopiował, tylko tutaj dam na bumpie. Dam edges, krawędzie. I będzie 1 mm krawędź. Damy 0,13. 0,13 mm będzie wrażenie zaokrąglenia krawędzi. I damy sobie to na 1,5 mocy na przykład. Dobra, czyli ta grama dla szkła. No to tutaj jakiś metal. Potem tak, szkło, reflection i refraction. To będzie ok. Szkło ma grubość normalnie, więc powinno wyjść na wizualizacji tak jak no, w rzeczywistości. Witryna uchwyty, rama dla szkła. Tu wszystko jest, dobra. Ok. Zapisuję. Aha, jeszcze ustawienia słońca. Światło słoneczne. Albedo damy na prawo. Tu damy na 6, tu na 35. Intensity multiplier 0,8. Size multiplier na przykład 4. I powinno nam to ładnie wyjść. Zobaczmy jak mamy tą... O, może tak to zrobimy. I trochę... O, może tak. Dobra, zaktualizujemy scenę pierwszą. A cały mebel przesuniemy sobie, zrobimy go większy. I dobra, odpalamy próbę. I zobaczmy, jak nam się tutaj to zaprezentuje. Chyba przegrałem z tym bevelem, z tym zaokrągleniem, więc od razu to skoryguję. I mogę trochę dać większą rozdzielczość nawet. Aha, mam 1350, to nie ma się co dziwić, to dam 3000. I ten bevel na drewnie, czyli edges, damy na 0,07 albo 8. Dobra. I teraz spróbujmy jeszcze raz. Odpalmy próbę i zobaczmy, jak się to nam zaprezentuje. Czy ten detal nam tu ładnie wyjdzie. Jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, no to zaraz przechodzimy do layouta. Tak, aha, tu mi się zrobiło odbicie słońca akurat w tej szybie. No nic, nieważne. Chociaż nie, ważne. Trzeba to zlikwidować, trzeba to słońce trochę przesunąć. Zrobimy to. Może w taki sposób. O, może tak. Ciekawe, czy teraz się odbije i może przesadziłem z tą rozdzielczością. Damy 2500 i może 4 max subdivsy, żeby to jeszcze szybciej się policzyło, bo w takim świetle dziennym to nie powinno mieć większego znaczenia dla nas. I tak będzie w miarę dobrze wyglądało.
Dobra. No i zobaczcie, tutaj jest taka subtelność, jak chodzi o te wszystkie krawędzie, chociaż teraz tego nie za bardzo widać tak naprawdę, ale tutaj na przykład, gdzieś tam widać, że te krawędzie, one nie są do końca takie ostre. Może tutaj to bardziej zobaczymy. Tak. Widzicie Państwo, ten bevel, on powoduje, że jest taka delikatna ta gra światła na krawędzi obiektu. I to właśnie powoduje ten bevel, ten shader edges na krawędziach obiektów. No, natomiast tutaj mamy faktyczne zaokrąglenie, to co robiłem na początku, no i to od razu widać, że jakby jest inny efekt. Jest ta miękkość tutaj. Tak, to się nam zrobi za chwilę. Zobaczymy, jak będzie wyglądało po odszumieniu. No i jak taki element mamy zrobiony, to tak jak mówię, teraz wrzucimy sobie to do layouta, czyli trzeba zapisać całość i w layoucie sobie poustawiamy sceny. Właściwie sceny poustawiamy jeszcze na etapie SketchUpa w tym momencie. Dobra, to niech się liczy, a my w międzyczasie poustawiamy te sceny. Czyli tak, wyłączę sobie podłogę, zmienię sobie styl wyświetlania na rysunek techniczny kolor, zmienię kamerę na parallel projection, rzutowanie równoległe, no i daję widok od przodu. Klik. I to będzie pierwsze ujęcie, czyli front. Widok, front. Pierwsza sztuka. Tą bezpieczną ramkę za chwilę będę musiał wyłączyć. Właściwie wyłączę ją już teraz nawet. Dlatego, że ona w layoucie przeszkadza. Także to jest dość istotna informacja. Widok front, potem widok boczny. Od prawej. Tak, widok bok. Bok. Potem dalej widok od góry. Tutaj, aha, tu są te nogi. To te nogi też mógłbym w zasadzie ściąć z tej strony. Oj, tutaj to tak zrobię. Tą płytę wezmę. Tak. I to zetniemy, albo po prostu je przesuniemy delikatnie. Tak zrobię. O, tutaj to sobie przesuniemy. Ten tył i na rzutowaniu już to będzie wyglądało. Chociaż nie, nie ma to znaczenia. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Tu sobie zrobimy widok w rzucie. Rzut. To będzie ten. Tak. I teraz przekroję. Czyli widok od frontu. Można też pokazać to w sumie w przekroju, bo czemu nie? Ale na pewno potrzebujemy przekroju przez szufladę. To będzie jeden. Właściwie mogę wyrzucić też w tagach tą 00 płaszczyznę. I ten JPEG jest zdjęcie też wyrzucę, żeby mi to nie zaburzało przekroju. Dopasuj widok. I tutaj w stylu wyświetlania zmienię sobie w ogóle na rysunek techniczny linię, bo to będzie lepsze do przekrojów. I będzie rzut przekrój poziomy. Czyli tak, przekrój. Przekrój poziomy 1. Potem zrobimy sobie następne cięcie i dźwigniemy je wyżej. To będzie przekrój poziomy 2. Dobra, potem przekrój kolejny. Dopasuj widok. Przekrój boczny. Tak, i przekrój pionowy frontalny może. Niech też będzie. Zawsze to jakaś informacja dodatkowa. Chociaż nie, tutaj to będzie bez znaczenia. Cofniemy to. Czyli mamy tak, rzut. Przekrój poziomy. Tutaj, jeżeli one są niewyrównane do siebie, te dwie sceny, to można wybrać tą prawidłową. Potem wybrać tą nieprawidłową i na chwilę je wyłączyć camera location. Wyłączam, włączam. Teraz powinna być prawidłowo już skierowana. Teraz ta druga też jest odwrotnie, znaczy trochę ruszona. Więc wybieram prawidłową. Tutaj na liście, znaczy mam wybraną prawidłową podwójnym kliknięciem. Na liście jednym kliknięciem nieprawidłową. Wyłączam camera location, włączam z powrotem. Już są wszystkie trzy wyrównane. Raz, dwa, trzy. To do layouta jest dość istotne. Potem 4, 5, 6. Widok boczny. Widok front.
Okej. Dobra. Zapisujemy i jeszcze tak, rzut damy sobie w rentgenie. Rzut kolor. Rzut rentgen i rzut kolor. Ok. Dobra. I jak mamy to wszystko, zobaczmy wizualizację. No. Jest ok. Trochę nam przydymiło to, co jest za szkłem, ale to wynika z tego, że mamy denoiser. No tutaj ten detal nam całkiem fajnie wyszedł. Tutaj również. No myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Czyli to sobie zapiszemy. Zapiszemy sobie jeszcze raz. Ok, to zamykam. No. Zapisywanie. Lekki problem techniczny. Chwilka. Dobra, mam okno zapisu i idziemy tutaj. Grupa czwarta. Wizualizacje. Witryna. Wysoka. Niech będzie tak. Dobra, zapisało się. No i teraz idziemy do layouta. Mamy wszystkie sceny ustawione. Jeszcze tylko warstwę. To oczywiście warto zrobić jako komponent, bo już mamy ten element. Witryna wysoka, mebel. Tak. Daję zapisz, wysyć do layout. Znaczy zapisałem, wysyłamy do layouta. No i tutaj w layoutie biorę A3. Powinniśmy się zmieścić na jednej kartce. No i zapisuję przede wszystkim jakby w pierwszym momencie. Dlatego, że to się nie zapisuje automatycznie, tylko się otwiera. Może się wykrzaczyć i stracimy robotę. A3, witryna wysoka, rysunek, rysunki. No i tak. Pierwsze co robimy, zaznaczamy rysunek. W SketchUp Model zmieniamy wielkość, grubość linii. Line scale na 0,3. Bo jak damy to za grube, na przykład damy 3, to zobaczcie, robi się coś takiego. Czyli 0,3 powinno wystarczyć. Druga rzecz, wyłączamy object na przyciąganie obiektów. Trzecia rzecz, ustawiamy skalę. Mamy 1 do 9, dajmy 1 do 10. Spróbujmy. Powinniśmy się w sumie chyba pomieścić na tej A3 ze wszystkim. Zobaczymy. Jak nie pomieścimy się, to nawet wybierzemy większy format A2. Tutaj następne, czyli jak chcę zrobić kopię szybką, to trzymam Ctrl, przesuwam, dokładam Shift i potem puszczam klawisz myszy, a na końcu puszczam funkcyjne. Sceny. Rzut kolor, damy przekrój, widok bok. Damy widok boczny. I dalej. Sceny, przekrój pionowy boczny. Tak. To będzie kolejna scena. To sobie zmniejszymy, bo potrzebujemy pokazać tylko tyle, ile faktycznie jest nam tutaj potrzebne. Nie musimy pokazywać całej tej pustej przestrzeni. Czyli tutaj to samo. Tak. I tutaj też. Tutaj dołem też możemy pokazać mniej. I tutaj z tej strony również. I z tej strony również. Ok. Marginesy dobrze jest włączyć, bo to od razu estetykę podnosi. Przynajmniej moim zdaniem, marginesy damy na przykład na 3 mm z każdej strony. Drukuj linię marginesów i wysoka jakość eksportu. No i teraz tak. Następna scena. Rzut kolor, rzut rentgen. Może tak naprawdę ten rzut rentgen, on nam tu pokaże sedno sprawy bardziej. Tak. Ja już widzę, że musimy zmienić chyba na. Zmienimy sobie format papieru, bo trochę tutaj tych elementów jest. Damy sobie A2. Co by nie. Dobra, i teraz tak. Ten element. Następny. Sceny. Rzut kolor. O, nawet niech to będzie w taki sposób oddzielone. Trochę chyba czytelność będzie lepsza. I potem następne. Dwa przekroje, czyli rzut przekrój poziomy 1. I właściwie mogę też zrobić coś takiego tutaj. To przesunę, a tutaj zrobimy sobie jeszcze rentgen. Czyli prawym style i mogę niezależnie od scen zmieniać sobie, dać sobie na przykład tutaj ten tryb rentgenu. I to mi trochę poprawi czytelność rysunku, myślę. Tutaj tak,
Ten zostawimy tak jak jest, ten zaraz sobie to wszystko poprzesuwamy, podociągamy jedno do drugiego i wrócę na chwilę na model. I tutaj dobrze by było, żebyśmy mieli też widok w perspektywie, no bo skoro już się z tym tyle modelowania było, tyle użerania, no to dobrze jest pokazać też taki na dokumentacji technicznej rysunek właśnie no, pokazany w trójwymiarze. Czyli damy sobie po prostu scenę perspektywa, kolor i potem zmienimy sobie styl na rentgen i będzie perspektywa rentgen. Tak, i w stylach wyświetlania damy sobie profil na 2 w tym rentgenie. Dobra, i mamy tak, jeden i drugi. I one też zostaną umieszczone na rysunku. Czyli teraz zapisuję, wracam na layouta i potrzebuję zaktualizować rysunek. Czyli daję prawym przyciskiem aktualizuj model, aktualizuj rysunek, albo w referencjach tutaj w Document Setup, jeszcze raz to pokażę, File, Document Setup, czyli plik, ustawienia dokumentu, referencje, czyli odnośniki i tutaj mamy out of date, nieaktualny, daję update i teraz mi to aktualizuje. Jak zaktualizował, no to powinienem mieć te sceny dodatkowe, które przed chwilą utworzyłem. Perspektywa kolor jest, tutaj wyłączam preserve scale on resize, żebym mógł sobie to powiększyć ewentualnie. W panelu SketchUp model. Ok, ewentualnie jeszcze troszkę powiększymy. I teraz daję znowu preserve scale on resize i teraz mogę powiększać kadr. Czyli tutaj w tą stronę, tutaj w tą stronę. Tak. I tutaj w lewo. Dobra, a jeszcze bardziej, żebym pokazał cały model. Dobra. I teraz ten element mam tutaj, ale mógłbym, jeżeli te przesunę trochę bardziej w prawo, zrobię sobie więcej miejsca, to chyba by mi się tu zmieścił ten rentgen jeszcze, aczkolwiek niekoniecznie. To chyba preserve scale on resize muszę jeszcze wyłączyć. O, zrobimy tak. I ponownie wykadrujemy. Tak. Dobra, i teraz kopia. I sceny, perspektywa rentgen. Albo damy odwrotnie znowu. Ten damy tutaj, a ten damy tutaj. Żebyśmy mieli kolorowy i czarno-biały. Kolorowy i czarno-biały. Ten sobie przesuniemy jeszcze. Ten jeszcze. Te tak samo. Te możemy dać trochę niżej w ogóle, albo te trochę wyżej, te trochę niżej. Na kursorach klawiatury można to kontrolować. No i teraz tak, włączam przyciąganie obiektów, Object Snap z powrotem i tutaj dociągam, klik. Teraz wybieram ten obiekt, biorę narzędzie, dociągam tutaj, tutaj, czy nie tutaj? Nie, nie tutaj, nie tutaj, dobrze. Tylko tu do środka. Chyba tak. Tak, tak, dobra. I tutaj to samo. Biorę narzędzie. Dociągam. I celownikiem celuję w kreskę. To mam. I teraz tą. W tą stronę. Tylko tu może zrobię to do drzwi. Albo po prostu do tych linii. O, tutaj w tą. Dużo kresek, człowiek się czasem zamota. Tak, i tutaj w tą stronę. Ok. Dobra, i teraz tak, to by było, wydaje mi się, tak. Byłoby, no i ewentualnie wiadomo, można by jeszcze jakiś detal pokusić się o coś takiego. No, mamy trochę miejsca, więc można by tu jeszcze coś wymyślić. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli faktycznie taki detal pokazać, na przykład ten zamek, czy jakiś ten uchwyt, no to można by zrobić kopię takiego rysunku w perspektywie, zwiększyć mu, właściwie z Preserve Scale on Resize wyłączyć. Możemy zwiększyć rozmiar całkowicie na jakiś ogromny.
to preserve scale włączymy i można utworzyć maskę przyciśniającą. Czyli na przykład zrobimy sobie tak, że zrobię kółko. Ten element na przykład damy tak. Coś takiego. Teraz przytrzymam klawisz myszy, przeciągnę w prawo i puszczam. I teraz mogę zrobić taką krzywą. O, teraz większe kółko zaraz zrobimy, tylko pokażę Państwu, o co tu chodzi z tą maską przyciśniającą. Można zrobić po prostu takie elementy. No, to nie jest jakby wartościowy detal w tym momencie koniecznie, ale bardziej chodzi o metodę. O metodę. Czyli tak, mam to koło. Zaznaczam i koło, i rysunek, i daję create clipping mask. Utwórz maskę przyciśniającą. Utwórz maskę przyciśniającą. I teraz on mi to utworzył i mogę pokazać to w taki sposób na przykład. Czyli takie detale również można sobie wyciągać. No i oczywiście trzeba by to zwymiarować i tak dalej. Zaraz to zrobimy, przynajmniej częściowo. Ten element oczywiście też można taką krzywą sobie edytować, można ją przesuwać, można to grupować wszystko razem. Tak jak w SketchUpie prawym, utwórz grupę. No i taki element można by przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Gdybym chciał na przykład zrobić drugi, no to kopiuję sobie cały ten obiekt. Nie, tak chyba nie mogę zrobić. Musiałbym to rozbić. Rozbij, rozgrupuj. Kopia. Zwalniam maskę. I teraz na przykład pokazuję ten detal. Tutaj. Jeszcze raz. O, coś takiego. No i teraz pokazuję na przykład tą część. Czyli tutaj w ten sposób. No i tak można po prostu dokładać elementy. Czyli można wielokrotnie wykorzystywać te same dane, żeby sobie stworzyć fajne rysunki. I tak, oczywiście opisy, prawda? Czyli teraz witryna wysoka, to będzie ten rysunek. Natomiast jak chodzi o opisy, to tutaj w panelu warstwy to będzie rysunek SketchUp. Warstwa na on every page to wyłączymy, damy sobie opisy. To przeniesiemy wyżej. Tutaj zrobimy sobie wymiarowanie. No i najpierw załatwimy opisy. Czyli tak. W text style zmienimy na calibri, to damy na 12, bold i od środka rozpoczynając pisanie. No i to będzie tak. Front. Wyłączymy Object Snap, przyciąganie obiektów i tak, front rentgen. Potem dalej bok, potem bok przekrój albo przekrój pionowy boczny. Potem tutaj rzut rentgen. Tutaj po prostu rzut. Tutaj przekrój. Przekrój poziomy 1. Tutaj będzie przekrój poziomy 2. Sceny przekrój poziomy 2. O, tego zapomniałem zmienić. Tak. Przekrój pionowy boczny. Ok, w zasadzie tu mógłbym edytować tą krzywą i trochę ją przesunąć. No czemu nie? Żeby nie zaburzała opisu. Niech będzie w taki sposób. I ten też, żeby był trochę mniej strzelisty. Może to w ten sposób. O, będzie to przyjemniej wyglądało. Przekrój pionowy boczny i tutaj rentgen. Kolor. Witryna perspektywa kolor i tu rentgen. Detal 1, detal 2 i tak dalej, i tak dalej. No generalnie myślę, że rozumiecie Państwo, o co chodzi. Można używać te dane wielokrotnie
i ułatwiać sobie robotę. Oczywiście to, co tutaj robiłem, bardziej przypominało projektowanie tak naprawdę tego mebla niż szybkie naszkicowanie, bo wiadomo, że większość z nas jednak szuka modeli gotowych. Natomiast jeżeli klient ma jakieś specjalne życzenie, no to trzeba też umieć sobie z tym poradzić i albo coś odtworzyć, albo coś w ogóle zaprojektować zupełnie nowego. Więc taka umiejętność uważam, że jest no, cenna, żeby umieć sobie w razie czego coś takiego wymodelować i nie musieć być uzależnionym od próśb na forach. I tak, wymiarowanie. To jakieś tam bazowe wymiarowanie zrobimy. Shape style tutaj zmieniam na 0,2, styl kształtu. Start arrow dam na tą skośną polską normę. Tą i tutaj skośną polską normę tak samo. Damy sobie to na 0 albo 1,5 wielkości, 1,5 wielkości. Styl dimension style wyłączymy, curve damy no leader. Autoskalę zostawimy, z metrów damy na milimetry i bez miejsc po przecinku. Tu damy na 1,5 wielkości odstępu linii od wymiaru. Ok, tu jest w porządku. Text style damy calibri. To można oczywiście w szablonie domyślnym zapisać, żeby za każdym razem tego nie ustawiać, no ale ja tutaj jakby celowo tego nie zrobiłem, żeby pokazać ten proces. No i teraz tak, kwestia jest wymiarowania. Mamy tutaj tą pikselozę, ale gdybyśmy zmienili sobie tryb wyświetlania na w panelu SketchUp Model na hybrydowy, to zobaczcie, że wtedy wszystkie te krzywe i tak dalej, te linie, one stają się ładne. Stają się proste. I teraz dużo łatwiej będzie nam to zwymiarować. Czyli na przykład tutaj dotąd 115, tak, albo nie, właściwie nie 115, tylko to będzie dotąd 95, potem ta wysokość, podwójne kliknięcie, potem tutaj podwójne, potem ten słup, potem tutaj na przykład do zdobienia, potem dotąd, potem dotąd i tutaj do końca, do góry. I później całościowy wymiar. Czyli od góry do dołu. No, 1994. Gdzieś mi uciekły te 6 mm, ale nieważne. I teraz tak, szerokości. Czyli szerokościowo można wziąć to po całości, raz, potem podwójne kliknięcie i podwójne kliknięcie i potem pomierzyć to na całą szerokość. 710. No i potem przesuwam ten front, bo mi zawadza, czyli na strzałka klawiatury można to po prostu poprzesuwać. I tak dalej, i tak dalej. No, generalnie chodzi o to, żeby pokazać te wymiary, które są pomocne przy wykonawstwie takiego mebla, a nie pokazywać nie wiadomo ile i nie wiadomo po co wszystkich wymiarów. Tutaj też sobie tylko zmierzymy całą tą szerokość. 820. No to tutaj też trzeba dążyć do tego, żeby zaznaczyć na 820. Tutaj wolę nie zmieniać na tryb hybrydowy, dlatego że na przezroczystości raczej to nie zostanie. Przezroczystość, taki tryb rentgenu nie zostanie prawidłowo wyświetlony. Zobaczcie, jak zmienię z rastowego na hybrydę, to nie widać tych linii półprzezroczystych. Więc dlatego tego nie zmieniam. Dobra, no i to by było ok. To by było ok. I generalnie taki rysunek można wyeksportować do PDF-a, czyli to sobie zrobimy teraz. Plik, eksportuj, PDF i damy to grupa czwarta. Witryna wysoka, tak, zapisz. No i mam. Kartkę tylko mam jedną, więc all albo from 1 do 1. Rozdzielczość wizualizacji, rozdzielczość rysunku będzie wysoka, wysoka jakość kompresji. No i daję eksportuj. I on mi to ma. Aha, no właśnie, to nie jest A3, tylko A2. Więc to trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, no i mamy. Popatrzcie. Wygląda ten rysunek następująco. Czyli no myślę, że jak na niezbyt dużą ilość roboty z samym ustawianiem rysunku,
Chyba to nie wygląda źle. A fakt, że mamy tą perspektywę i tak dalej, no nie sądzę, żeby jakiś inny program, zwłaszcza nie AutoCAD, żebyśmy gdzieś to mogli lepiej pokazać. Myślę, że jak chodzi o prezentację, no to SketchUp Layout, połączenie, nic lepszego nie znajdziecie, jak chodzi o tego rodzaju robotę. Zapisujemy i oczywiście, gdybyśmy chcieli na przykład zrobić z tego tylko czarno-biały rysunek, co też oczywiście w grę wchodzi, to moglibyśmy sobie zrobić jakby duplikację, czyli witryna wysoka to będzie kolor, duplikację strony, a to będzie witryna wysoka linię. Gdybyśmy na przykład tylko w czerni bieli chcieli to wydrukować, no to dajemy prawym przyciskiem styl, rysunek techniczny, linię. I on nam to zmienia automatycznie. Tylko tutaj to dobrze teraz przełączyć na rastrowy z powrotem w takim wypadku. Tak, chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie, bo nie widać tutaj linii, więc mam tutaj taki problem. No, chyba jednak tego nie pokażę w ten sposób. Nie tym razem. Chyba, że w rentgenie. Tak, no dobra, niech będzie w rentgenie. Potem dalej, tutaj style linie. Tutaj dalej. Czyli mogę niezależnie zmieniać styl wyświetlania względem scen ustawionych w SketchUpie, zakładając, że mam to wszystko poustawiane, te style wyświetlania. Tak, i tutaj ten detal, style, linie, i tutaj ten style, linie. No i teraz miałbym dwa rysunki zrobione, ten i ten. To zrobimy jeszcze jeden eksport, PDF, i to będzie PDF A2. Tak, wyeksportuj wszystkie, czyli dwa rysunki. I nagle będziemy mieli wariant do druku w kolorze i do druku w czerni bieli. Niech się to zrobi. Dobra, zrobione. Ok. Dobra, no i mamy ładny, estetyczny, myślę, całkiem rysunek. Oczywiście opisy i tak dalej, gdzie przeszklenie, gdzie, no, zależy. Też nie ma co przesadzać, bo czasem lepiej pokazać mniej tych opisów, nie traktować właśnie wykonawcy jak kogoś, kto nie rozumie, na co patrzy, tylko na kogoś rozumnego. Tutaj na przykład prawdopodobnie by trzeba było jeszcze jakieś stężenie, więc jeżeli bym chciał to zrobić, to dokładam na modelu tą płytę. Tutaj taką skrzynię, czyli tą skrzynię właściwie mógłbym tutaj stąd dołożyć, tą sobie skopiuję tu do góry, nie, tak nie mogę zrobić, muszę ją skopiować, bo tu mam trzy naraz. Ctrl C, Shift V, grupuję i teraz ten element mogę wyciągnąć dopiero do góry i oprę go tutaj o ten, połączę je ze sobą. Ok, i teraz mam ten element i teraz ten. Dobra, tu mi się to styka, tu mi się to styka. I teraz zobaczcie, że na rzucie, na przekroju bocznym pojawiła mi się ta płyta tutaj i tutaj w zasadzie dobrze było też to przeciągnąć do końca. Tak. Żeby to miało sens jakiś konstrukcyjny. Ewentualnie można by jeszcze dołożyć nawet taką płytę spinającą, stężającą. Tak jak tutaj. Taką drugą. Czyli na bogato. Dobra, niech będzie. Nie wiem, czy nie przyciągnąłem. No dobra, niech jest. Zapisuję, Ctrl S, wracam do layouta. Wracam do layouta i aktualizuję rysunek. Czyli tutaj on mi się pojawi. Prawym przyciskiem Update Model Reference, aktualizacja rysunku. No i on na wszystkich tych ujęciach przechodzi teraz przez wszystkie ujęcia. I tutaj na rentgenie też to już mam. Czyli po prostu jest aktualizacja danych ze SketchUpa do layouta. I eksport PDF A2, witryna wysoka, robię aktualizację, override, nadpisz i jeszcze raz po prostu to samo zapisuję. Więc takie korekty, oczywiście one w grę wchodzą. No i to jest też jeden z głównych atutów layouta, tak naprawdę, że mamy możliwość aktualizacji rysunku. W Corelu wiecie Państwo, co by było. Trzeba by było rysować, każdy rysunek zmieniać ręcznie. A tutaj one się nam zmieniają w sposób jakby w połowie automatyczny. Dobra, okej.
Zapisujemy. No i mogę jeszcze w sumie pokazać jedną rzecz, a mianowicie jak zakładając na przykład, że tam przyjdzie taki czas, że będziecie musieć się zdecydować. Pani, to tutaj państw, ktoś z Państwa wspominał o Blenderze na początku? Czy nie, to nie tutaj, sorry, w grupie poprzedniej. W każdym razie można taki element też wyeksportować do Blendera. No i bardzo szybko takie wizualizacje można zrobić. To może Wam to jeszcze pokażę właśnie w Blenderze, bo można modelować w SketchUpie takie rzeczy, a w Blenderze robić wizualizacje równie dobrze. To tak, trzeba by było zapisać ten projekt jako wcześniejszą wersję lekko, powiedzmy, nie wiem, 17 na przykład. Tak, to zamykamy. I zakładając, że nie mam tego wszystkiego nadmiernie pogrupowanego, to powinno to zadziałać. Czyli otwieram Blendera. I mam ten SketchUp Importer, który importuje dane ze SketchUpa do Blendera bezpośrednio. Threshold damy gdzieś z 1000 coś. No i importuj. Tak, i to jest ta kamera. Scena 1. Tutaj mam zmianę kamer. Dam sobie tą scenę 1. Zmienię jej proporcje. Tutaj w tej drukarce. Output properties. Oddalimy trochę kamerę. Chłopka możemy usunąć. Zapiszemy to jako witryna Blender. Całość zaznaczę. I damy sobie prawym przyciskiem. Jeszcze raz. O, dobra. Prawym przyciskiem Shade Smooth, czyli wygładzenie krawędzi. Zobaczcie. Tutaj też przełączę to może na widok teksturowy. Ale teraz nie chcę tego mieć w ten sposób. Czyli tutaj Object Data Properties wchodzę w tą magentę, znaczy w ten turkus. I trzymam Alt i daję Auto Smooth na wszystkich. I on mi to wygładził automatycznie. I teraz tak. Mogę przełączyć na tryb renderowania od razu. I wygląda to w taki sposób. Teraz tak, damy jakąś podłogę również, plane. I druga rzecz, tutaj przełączymy sobie na shader editor, edytor shaderów. I z obiektu damy na świat, to sobie troszkę pokręcimy. Siłę damy na 0,4, sun intensity 0,3, niech będzie. Rotację trochę zmienimy o, w taki sposób na przykład, elewację. Rotację, no dobra, niech będzie tak. Może w ten sposób. Dobra. Zobaczcie, to jest bardzo, bardzo szybko się to liczy, bo w tej nowej wersji Blendera naprawdę pozmieniali ten program bardzo mocno. No i teraz to wręcz, no to jest dużo szybsze niż V-Ray. I też dobrze działa na starszych komputerach. Więc jakby z tego względu też warto się tym tematem zainteresować. No i daję Use Nodes, włącz nody, zmieniam sobie tylko na obiekt, tutaj ten tryb. Daję Use Nodes i Base Color zmienię sobie na jakiś tam niebieskawy na tym szkle, bo to jest ta witryna szkło. Transmisję daję, Roughness zmniejszam, Alfę zmniejszymy troszkę. Ok, już mam to szkło. To sobie jeszcze zwiększymy, ten element. To jest raz, a dwa, że ten obiekt, zobaczcie, to na razie nie ma żadnego za bardzo efektu na sobie. Ale mamy kolor, teksturę drewna. Więc jeżeli sobie dołożę też ten bevel, tak jak w SketchUpie, to jest ten edge w SketchUpie, w V-Rayu, a tutaj mam bevel, czyli mam Shift-A w edytorze shaderów, Shift-A, Search i bevel wpisuję. I dam na przykład sampling na 15, 0,01 i normal podpinam do normal. Albo jeszcze mniej, 0,07. Albo jeszcze mniej, 0,5. O, teraz może tak. Wyłączę światło słoneczne, czyli tutaj w World wyłączę sobie ten sky texture zupełnie i damy sobie po prostu ciemne tło, jakieś studyjne światło. Czyli damy po prostu light i area. I damy taką lampę. Tak, spread zmniejszymy,
O, coś takiego. Tam sobie damy drugą. Niech jest taka lampa. I teraz tak. Jeszcze damy jakieś światło tylne. Jakieś szersze. Dobra. I teraz tak. Specular. Odbicie. Niech będzie. Transmission. Alfę zmniejszymy. Jeszcze bardziej. OK. No i teraz ten materiał. Czyli obiekt. Mogę tutaj tak. Dołożę sobie RGB na black and white. Ten podpinam. Teraz ramp. Rampa kolorystyczna. Te przesunę sobie. Ten przesunę również literą G. Ten podpinam tutaj w kolor ramp. I teraz zobaczcie, mam tutaj bardzo mocne odbicie, ale jeżeli sobie tym pokręcę trochę w tą stronę bardziej. Albo w tą stronę. Nie, chyba w tą stronę bardziej. To redukuje to odbicie. Ale dobra, niech będzie takie mocno świecące. Z tymi wżerami niekoniecznie świecącymi. I również ten bevel, żeby on był mniejszy. 0,05 na 0,03 damy. Albo 0,25. Dobra. I teraz tak. Jak mam to, mam tutaj lekkie te odbicia i tak dalej. Świat damy całkowicie na czarno. Background niech będzie całkiem czarny. Tam mi się coś odbija. Niech będzie o, w taki sposób. I teraz jakbym chciał odpalić wizualizację w wysokiej rozdzielczości. Tylko tak, jeszcze ten materiał, czyli materiał metaliczny. Use Notes, Base Color. Wkleję, czyli dałem Ctrl-C, Ctrl-V, Roughness. Damy sobie szorstkość. O, już mam materiał metaliczny. Też dam ten bevel tutaj. Bevel. Sample na 15, tu na 0,2. OK, coś takiego. Jeszcze tam ramkę dla szkła. Czyli mogę właściwie skopiować ten element cały, Ctrl-C. I tutaj ta ramka dla szkła. Use Notes, ten wywalam, ten wklejam i te łączę. I on w tym momencie jest taki sam jak tamten. I ten jest taki sam też również tutaj. Tutaj mogę oczywiście też wprowadzić dodatkowe rzeczy, takie jak na przykład Noise, Noise Texture, Normal albo Bump. Faktor daję tutaj w wysokość. Normal podepnę, tylko dam tak, Mix, RGB. Jedno z drugim połączę. I teraz faktor damy tak. Siłę damy na 0,3. Roughness, Distortion, Detail. Damy na przykład 3 po 2. I zobaczcie, ten detal mi tutaj fajnie zaczyna się ujawniać na tym metalu. I tak samo to będzie na tym elemencie. Także, no, są tutaj szmery, bajery różne. Na pewno warto ten program poznać. Jeszcze tylko zwiększę moc tej lampy. Aha, i oczywiście, no, gdybyśmy chcieli na przykład to światło tylne, gdzie mamy tą lampę? Tutaj. Gdybyśmy chcieli to światło tylne na przykład. O, dajmy to tak, może. Zmienić jego kolor, no to też mamy taką możliwość. Czyli możemy sobie na przykład dać jakiś zupełnie kolor, nie wiem, fiolet. I tak dalej. Moglibyśmy tym czarować, aczkolwiek no, niekoniecznie w tym wypadku to będzie dobre. Możemy ewentualnie zwiększyć trochę moc. No i teraz jakbym odpalił render. Mam tak, rozdzielczość 1920x3054, to damy na przykład 120 mocy, znaczy 120% tego, tej oryginalnej wielkości. I tutaj render damy na przykład na 25, sampli. I zobaczcie, jak to się szybko policzy. Mam też denoiser, taki sam jak w SketchUpie. Intel Open Image Denoiser. W kompozytorze on jest tutaj już podpięty. To jest ten denoise, ten Intel Open Image. No i daje render F12. I to się powinno dość szybko policzyć. Czyli tutaj są sample, 14 sampli, czyli tych próbek. Dobra, ten jest. Ta góra zaraz się zrobi. 5. 15. Tak, zrobione. I denoiser się teraz robi. Odszumianie, zobaczcie. Jest szum.
tego szumu zaraz nie będzie. OK. I mamy gotowy render. No i wygląda to, myślę, nawet nieco lepiej niż... Jest większa swoboda przede wszystkim, jak chodzi o ustawienie. Oczywiście jak już ktoś wie co i jak, prawda, bo na początku nie ma nigdy swobody. No ale tutaj ten bevel na przykład też przyjemnie wygląda, bo on faktycznie, to jest tylko iluzja łączenia, ale no wiemy, że bez tego wyglądałoby to płasko. No i sobie, aha, i są jeszcze oczywiście różne tam warstwy renderu, bo jest na przykład ten ambient occlusion, są te różne mist, denoising i tak dalej, combined, compositor. No, i zapiszę to tak samo, czyli to będzie tak, i teraz jeszcze jest jedna rzecz, którą można zrobić, bo jeżeli przełączymy sobie tryb silnik renderujący z Cycles na Eevee, to mamy renderowanie w czasie rzeczywistym. Zobaczcie, co można zrobić. Czyli teraz przełączam na render i co? I ciemnica. Ale jak włączę sun, light i sun, tak, światło słoneczne, to powinno być to widoczne. Tak, tylko teraz muszę włączyć screen space reflections, refractions i na materiale też muszę włączyć to screen space reflections. O. I teraz faktycznie mam to mniej więcej ustawione tak, jakby to miało wyglądać. Chociaż to oczywiście, no to jest silnik do liczenia w czasie rzeczywistym. Nie jest on idealny, no ale niewątpliwie działa i można w nim też ciekawe rezultaty uzyskać. To się wszystko liczy, jakby cały czas można oczywiście dalej z tym kombinować. Jakbym przełączył z powrotem na Cycles, jeszcze wam pokażę fajną rzecz, zmianę koloru tekstury. Bo jeżeli mam tutaj ten kolor ustawiony konkretnie, aha, wyłączę sobie to światło, które ustawiłem, światło słoneczne. Gdzież ono jest? Tutaj. To wywalę. OK. To zobaczcie, mam tutaj kolor tego materiału. On jest przyjęty z tekstury. Ale jeżeli w Shader Editorze sobie zmienię to tutaj na tym suwaku, na tej linii, dam sobie na przykład Hue Saturation i Value, zmienię wartość, przyciemnię. Albo w ogóle saturację, nasycenie zwiększę bądź zmniejszę. Zobaczcie, mogę zrobić coś takiego, nie? Mogę zrobić taki materiał i Hue, mogę w ogóle totalnie zmienić wartość tego obiektu. Teraz chyba pokombinowałem za bardzo. Saturację zwiększymy. Value. O, na przykład tak. No i jak odpalę znowu render, no to już mam po prostu bardzo szybko następny wariant. Więc tego rodzaju rzeczy no można w sprawny, szybki sposób robić. Również w Blenderze. Tylko oczywiście, no jakby ja nie jestem w stanie na przykład wymodelować tego typu rzeczy w Blenderze. Więc i tak do modelowania polecam bardzo, bardzo gorąco SketchUpa. Natomiast potem do renderingu można się pokusić o próby w Blenderze. I naprawdę można z tego sporo wyciągnąć. Dobra, tu jeszcze raz zapiszemy. Blender 2 i porównamy sobie te dwie wizualizacje ze sobą. Dobra, to się zapisało. To przełączymy z powrotem. No, to wyłączymy i zobaczmy, jak one wyglądają. Tak i tak. Czyli mamy dwie opcje, a tu jest ze SketchUpa i z V-Raya. No niewątpliwie w SketchUpie jeszcze trzeba by to dopracować. Dobra, jeszcze wam pokażę, jak sobie, bo ilu z państwa, ile osób kiedykolwiek wrzucało coś na 3D Warehouse, coś własnego? Czy ktoś... Ja wrzucałam, ale jako modele prywatne. Mhm. Dobrze, to pokażę po prostu. To jest bardzo proste. Mamy tutaj ten My Content. Zakładka, jak ktoś ma konto, większość z was pewnie ma konto na Warehouse. Dodawanie modeli. Przeglądaj.
No i tutaj, to jest ta witrynka. Tak, model podzielony na grupy, komponenty, materiały opisane, gotowy do dalszej pracy, do wizualizacji albo eksportu. No i tutaj można dać jako modele prywatne właśnie, można wyłączyć komentarze, no i potem dajemy upload, wczytaj i tu parę minut to potrwa i potem pokazuje się to jako po prostu miniaturka i mamy możliwość później na przykład odpalenia sobie takiego, no wiadomo, jak to na warehouse można sprawdzić, można sobie zobaczyć, jak to wygląda w przestrzeni trójwymiarowej, nawet nie bez włączania pliku. No, to jest to, co robiliśmy chyba z grupą pierwszą. Dobra, okej, to powiedzcie mi Państwo tak, czy jakieś pytania są? Czy coś się komuś nasuwa? Niekoniecznie związanego z tematem modelowania mebli, może być co innego. Dobra, okej, no to... mogę jeszcze, bo tak, zabrakło, na pewno nam nie starczy czasu. Myślałem, że jeszcze wymodelujemy na przykład jakąś półkę na książki, ale ewentualnie mogę Wam pokazać tak na szybko właśnie tego typu rzecz, jak taki element, no ale to właśnie znowu w Blenderze można zrobić, takie organiczne bardziej modelowanie, bo to jest bardzo proste tak naprawdę. Jeżeli sobie weźmiemy, odpalimy Blendera, damy jakąś podłogę, czyli Shift A, damy płaszczyznę, znowu Shift A, dodamy koło, zmniejszymy je, zatwierdzimy skalę, czyli Ctrl A i skala. No i teraz wchodzę w tryb edycyjny, edycja, wyciągam literą E i potem Shift R, parę razy powtarzam. Wezmę coś takiego. I teraz można to spróbować random. Dajemy edycję proporcjonalną, random. No i teraz, jak złapię niektóre części, to teraz spróbujmy, co się z tym stanie. Nie, przegiąłem, ale możemy troszkę to przeciągnąć właśnie. To jest raz, czyli już zniszczyliśmy tą siatkę trochę. I teraz te pętle. Jedna pętla, ten random zmienimy na smooth. Druga pętla, trzecia pętla, oj, nie ta, pozioma. Czyli z Shiftem i Altem można te pętle sobie łapać. I teraz, jak mam edycję proporcjonalną, to mogę takie rzeczy sobie robić. I potem w drugą stronę. Na przykład tutaj pociągnę w tą stronę, a tutaj pociągniemy w tą stronę. I potem faktycznie możemy taki element sobie wyeksportować do SketchUpa. Tu jeszcze tą edycję, bo drzewo zazwyczaj jest jednak mniejsze dołem, więc mógłbym je zmniejszyć na osi Z, na przykład 0,8. Tylko tak, może jeszcze rozszerzymy na osi X 0,8, a potem na osi Y 0,8. I nagle mam coś takiego, daję Shade Smooth. No i taki element mogę dalej na przykład rzeźbić, czyli wchodzę w tryb rzeźbiarski. Obiektowy na rzeźbiarski, Sculpt Mode, daję sobie dynamiczną topografię, zmniejszam wielkości tych detalu na 6. No i na przykład tutaj biorę ten Clay Strips i mogę po prostu zacząć robić na przykład jakąś dziuplę. Ja? Tu dziupla. Tutaj uwydatnione i tak dalej, jakieś po prostu niedoskonałości na tej powierzchni. Oj, tu mi się coś stało z Shiftem, no mogę coś takiego robić i potem taki element można normalnie do Blendera, znaczy z Blendera do SketchUpa
wyeksportować. Czyli standardowo, tak jak już pokazywałem, eksport collada do collady, tylko zaznaczenie, drzewo. No i tutaj byśmy to wrzucili. No i tam zrobimy sobie tylko jakieś rogowe półki, to już w SketchUpie. Importuj. Obrócimy w drugą stronę. O. Mamy ten element. Tutaj sobie tak możemy zrobić. No i ścianę. Jedną. Drugą. Jakiś kawałek sufitu. I kawałek podłogi. No i potem ten element tu dopasowujemy. To sobie obniżymy. Dotąd. No i taki element. Półka drzewo. No zrobimy to na przykład po łuku. Damy powiedzmy 60 łuków. Żeby to też jakoś się zgadzało formą. Co? Tak zrobimy. Tak. Połączy mi się to, czy nie? Gdzieś. A, jest, dobra, jest styk. No i 3 cm. No i mamy taki element zrobiony. I oczywiście trzeba by to jeszcze oteksturować i tak dalej, ale zasadniczo możemy nawet sobie poprzycinać w tych półkach bezpośrednio tym elementem. Raz, dwa, trzy. Jeżeli to jest solid oczywiście, jeżeli to jest bryła zamknięta. I popatrzcie, mamy raz, dwa, czyli to jest to narzędzie przycinania, trim. No i mamy elementy. Tutaj. O. I chyba by to wyszło całkiem nieźle, jakby nałożyć na to jakiś materiał, ale spróbujmy odpalić render interaktywny po prostu, jak to wychodzi na wizualizacji. No, chyba całkiem nieźle. Całkiem naturalnie. Materiał jakbyśmy dołożyli, myślę, że już by wyglądało należycie. No, to tak jeszcze myślałem, żeby właśnie pokazać tego typu rzeczy, tego typu techniki, czyli bardziej takie naturalne formy, gdzieś tam drewniane. Dobrze, to myślę, że skończymy dzisiaj o te 10 minut wcześniej. Mamy teoretycznie do 45, ale trochę się nagadałem, przerwy żadnej nie robiliśmy, nawet krótkiej, więc myślę, że wybaczycie mi Państwo. Także za uwagę dziękuję i do następnego. Również dziękujemy. Dzięki wielkie. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki, do widzenia.